pożegnajmy w milczeniu i skupieniu zmarłą Alicję Babicką. Drodzy Państwo, przeczytam teraz słowa, którymi najbliżsi pragną wspomnieć i pożegnać panią Alicję. Pogrążeni w smutku spotkaliśmy się tu, by pożegnać ukochaną nam osobę, Alicję Babicką, wspaniałą żonę Pawła, mamę Dagmary i Piotra, babcię Roberta, Ady, Kuby, Zuzi, prababcie Leny i Wiktorii, teściową Ani i Jarka, przyjaciółkę bliższej i dalszej rodziny oraz znajomych. Śmierć ukochanej żony, mamy, babci i prababci jest wielkim bólem dla nas wszystkich. Trudno zacząć, choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele. Brakuje jednak słów. Żadne z nich nie wyrażą bólu, jaki w nas pozostaje po jej stracie. Wszyscy dobrze znaliśmy Alicję. Przez wiele lat nasze drogi splatały się ze sobą i ciągle trudno jest uwierzyć, że to już przeszłość. Wspólnie spędzone chwile zapadną na zawsze w naszej pamięci. Była naszym wzorem, wzorem żony, która potrafiła zadbać, by dom był zawsze ciepły i wypełniony zapachem drożdżowego ciasta. Wzorem mamy, która służyła radą i potrafiła rozwiązywać każdą niemożliwą rzecz. Wzorem babci, która powtarzała, jak ważne jest wykształcenie i życiowa mądrość. A przede wszystkim wzorem człowieka, dla którego liczył się drugi człowiek. Kochała życie i cały świat. Była człowiekiem wielkiego serca oraz wielkich zasług. Najbliżsi zawsze mogli na nią liczyć. W trudnych czasach zdobyła niezbędne wykształcenie, założyła rodzinę, wychowała dzieci oraz wnuki. Magister filologii polskiej, przez wiele lat wicedyrektor szkoły podstawowej nr 2, podinspektor szkolny. Była wspaniałym pedagogiem nie tylko w szkole, ale i w domu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nagrodzona wieloma dyplomami. Nigdy nie odmawiała pomocy potrzebującym. Wiele osób właśnie jej zawdzięcza swoje osiągnięcia i sukcesy. Jednak życie to przede wszystkim rodzina, która kochała i kochać będzie zawsze. Dziękujemy, że dałaś nam tyle radości, szczęścia, miłości oraz nauczyłaś szacunku do drugiego człowieka oraz samego siebie. Żono, mamo, babciu, teściowo, przyjaciółko nasza, żegnaj.
bo teraz przez moje usta niech popłyną słowa, którymi przyjaciółki i koleżanki pragną wspomnieć i pożegnać panią Alicję. Czcigodna rodzino, drodzy przyjaciele, współpracownicy, znajomi. W imieniu grupy przyjaciółek chcę pożegnać Alicję Paplicką, nie mogąc towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Była bowiem dla nas kimś niezwykle ważnym. Znałyśmy ją jako wspaniałą żonę, kochającą i troskliwą matkę, babcię, ciocię, przede wszystkim jednak jako wspaniałego człowieka. Alicja była osobą o dużej kulturze osobistej. Jako wychowawca młodzieży miała w sobie ogromną wrażliwość na potrzeby wychowanków i wielką empatię. Otwarta na ludzi, pełna życzliwości, umiała wsłuchać się w potrzeby innych, współczuć. I gdy tylko to było możliwe, to szanowała ludzi. Była też świetną polonistką. My, jej przyjaciółki, wiemy najlepiej, że nigdy nie mówiła o innych osobach źle, nie oceniała, a tym bardziej nie potępiała nikogo. Życzliwy uśmiech, spokojny głos, charakterystyczna dla niej elegancja w sposobie bycia i stroju, wprowadzały dobry nastrój, łagodziły obyczaje, koiły. Przyszło nam żyć i pracować w trudnych czasach, a Ala, jak mogła, wspierała i pomagała. Ala byłaś też lojalną, ciepłą, serdeczną przyjaciółką i za to cię kochałyśmy. Żegnając cię, chcemy ci podziękować za to, że byłaś i że byłaś właśnie taka, ciepła, serdeczna, darząca innych szacunkiem i zrozumieniem. Żegnaj. Drodzy Państwo, dla kochających, dla bliskich, śmierć przychodzi zawsze za wcześnie i zawsze nie w porę. Jak bardzo jesteśmy bezsilni, czujemy wtedy, gdy w obliczu śmierci stajemy z uczuciem niemocy i bezradności, z poczuciem ogromnej krzywdy, rozpaczy, bólu. Dlaczego ona? Dlaczego teraz? Dlaczego? Nie ma słów, które są w stanie wypełnić pustkę, która pozostaje po kochanym człowieku. Nie ma słów, które są w stanie zagłuszyć wielki ból, rozległy i wszechobecny, sięgający po horyzont, jakby dotyczył kataklizmu, a nie śmierci tylko jednego człowieka. Drodzy Państwo, śmierć była okrutna, niweczy plany i nadzieje, ale jednocześnie będąc przyczyną cierpienia, często bywa wybawieniem od niego. Dlatego dziś myślę, że pani Alicja najbardziej ucieszy się, gdy uczcimy jej pamięć, afirmując życie, żyjąc jego pełnią, dbając o swoje zdrowie, ale też o swoich bliskich, a przede wszystkim nie rezygnując z marzeń i planów. Póki co, mamy tylko teraz. Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. Bądźmy zmianą, którą chcielibyśmy zobaczyć. A ona sama zwróciłaby się do nas słowami poety Kenała Ilbera, mówiąc: stojąc nad moim grobem, nie płaczcie. Jestem nie tam i nie śpię. Jestem tysiącem wiatrów, które wieją. Jestem diamentowym blaskiem na śniegu. Jestem światłem słonecznym na dojrzewającym zbożu. Jestem łagodnym jesiennym deszczem, kiedy budzicie się w porannej ciszy. Jestem śmigłym lotem cichych ptaków. Jestem łagodną gwiazdą, która świeci w nocy. Stojąc nad moim grobem, nie płaczcie. Jestem gdzie? Thank you.
Drodzy Państwo, żegnając dziś Panią Alicję, żegnamy osobę, która na zawsze będzie żyła w Waszych sercach. Każdy moment, w którym z Wami była, był wyjątkowy i tak będziecie ją pamiętać. Była osobą o wielkim sercu i głębokiej duszy, przyjacielem dla wszystkich, którzy jej potrzebowali, inspiracją dla tych, którzy byli nieśmiali, opoką dla tych, którzy stracili wiarę, słońcem dla tych, którzy pogodzili się z deszczem. Jak słyszeliśmy, trudno wymarzyć sobie było lepszą żonę, mamę, babcię, prababcię, przyjaciela, nauczyciela, powiernika duszy, osobę służącą radą, pomocą, uśmiechem, na którą można było liczyć w każdej sytuacji i która nigdy nie zawodziła. Jej bliscy, jej przyjaciele, jej wychowankowie mieli to szczęście żyć przy niej, czuć jej opiekuńcze skrzydła, ciepło, miłość. I kiedy odchodzi od nas na zawsze osoba tak niezwykła, kochana, dobra, zawsze pozostaje po niej puste miejsce, którego nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. Pozostaje smutek i żal, które nie ucichną tak długo, jak długo będą biły serce bliskich jej osób. Zmarł, odchodząc na zawsze z tej ziemi, pozostawiła w głębokim smutku męża Pawła, dzieci Dagmary i Piotra, wnuki Roberta, Adę, Kubę i Zuzię, prawnuczki Lenę i Wiktorię, synową Ani i zięcia Jarka, całą pozostałą rodzinę, grono przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Droga Pani Alicjo, ta ziemia ojczysta była Ci dotąd matką i żywicielką. Niechaj teraz będzie miejscem wiecznego spoczynku, a mogiła Twoja przypomnieniem dla nas, że kiedyś żyłaś i byłaś wśród nas. Nie zapomnijmy o Tobie. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Rodzinie pragnę złożyć wyrazy serdecznego współczucia, a jednocześnie w imieniu najbliższych Pani Alicji dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości pogrzebowej. Dziękuję za okazanie czci i szacunku zmarłej w jej ostatniej drodze, będących tutaj oraz tych oglądających transmisję online. Drodzy Państwo, naszą smutną uroczystość chciałbym zakończyć słowami Alberta Einsteina, który powiedział, że śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach, albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia. Pogrzebmy zmarłą Alicję Papycką. Niech ta ziemia lekko.